pamiętam, że szedłem na Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako młody człowiek, 18-letni maturzysta, z pewnymi lukami dość dużymi w zakresie nauk humanistycznych. Różnymi rzeczami to było spowodowane. Raz, że szkoła średnia, do której chodziłem, była raczej o profilu matematyczno-fizycznym. No i brakiem dostępu do tak potrzebnej młodemu człowiekowi literatury, która była niedostępna i ocenzurowana. Nie można się do niej było dostać, do Miłosza na przykład, Gombrowicza, no wielu, wielu autorów. Z takimi lukami wszedłem na uniwersytet. I jak z dzisiejszej perspektywy patrzę, no to tak banalnie mówiąc, uniwersytet poszerzył moje horyzonty. Uczynił mnie humanistą, tak. Nie dał mi konkretnego zawodu. Może jakbym inaczej profilował się w czasie studiów, no to pewnie może bym i to doświadczył tego i mógłbym zostać wykładowcą, nauczycielem na przykład młodzieży, ale konkretnego zawodu mi nie dał, ale dał mi niesłychane poszerzenie moich horyzontów. Stałem się innym człowiekiem, tolerancyjnym. Uniwersytet nauczył mnie tolerancji. Uniwersytet nauczył mnie empatii, spojrzenia z ciekawością i troską na innego człowieka. Ja jak w czasie studiów na drugim roku, czy bodajże jeszcze na pierwszym, jak przyszło renesans, o renesansie, jak żeśmy się uczyli, to takie cytowano zdanie klasyka Terencjusza: człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Homo sum et nihil humanum a me almeno esse puto, jeszcze to pamiętam po łacinie. I to jest piękne. I widzi pani, dzisiaj na przykład młodzi ludzie często mają problemy ze swoją psychiką. Pomagają im w tym różni psychoterapeuci, psychologowie, księża już mniej, prawda? Ale to cała dział psychoterapii to się rozwinął niesamowicie. A ja, że wierzyłem w to zdanie, człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce, i wokół niego rozwijałem swoją wiedzę, tego psychoterapeuty nie potrzebuje. Humaniści, no tak bywało dawniej trochę, że właśnie przedziwnie mieli większe spektrum, większe możliwości zdobycia zawodu. Albo nie chcą wziąć takiej pracy, którą im proponują. No na przykład reklamę, telenowele, jakieś marnej jakości seriale. To są tacy, którzy tego nie chcą po prostu, bo chcą się rozwijać, a nie tylko służyć szeroko pojętej rozrywce, prawda? Albo też, to jakby mają takie przekonania, prawda? No właśnie, bo są aktorzy, którzy skończyli studia aktorskie i są aktorzy, którzy wzięli się jakby z castingów, z talent show. Czy trzeba właściwie w dzisiejszych czasach skończyć studia, żeby być dobrym aktorem? W teatrze? Chociażby. Nie da rady amator z castingu. Nie, nie. W teatrze to w ogóle... Ja mówię o teatrze, o sztuce teatru. I tu musi być człowiek wykształcony. A jak już idziemy na pole filmu, pole jakiś, powiedzmy, entertainment, to Amerykanie mają dobre na to słowo, rozrywki, to już nie trzeba takiej umiejętności rzemieślniczej. Ale jak mówimy o teatrze, to tam jeszcze ci z castingu, ci amatorzy nie mają prawa wstępu.
To w takim no razie chyba, że potrzebny jest 2,5-metrowy facet, no to się to trudno znaleźć aktora, to się bierze koszykarza. Ale też się mu daje takie zadanie, żeby on to udźwignął, prawda? Była taka sztuka, Lot nad kukułczym gniazdem, kiedyś piękny film zrobił pan Forman. I tam występuje Indianin, który ma 2,30 wzrostu. No to ciężko znaleźć takiego aktora, prawda? Jeszcze Indianina. Jak ktoś chce być pełniejszym człowiekiem, człowiekiem spoglądającym na świat z nadzieją i ciekawością, to ten powinien wybrać studia humanistyczne.